Szanowni Państwo, zakończyły się rozmowy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego i prezydenta Republiki Słowackiej pana Iwana Kaszpadowicza. Ważni Brytom nie ukończyli już rokowania pana prezydenta Komorowskiego, a pana prezydenta Kaszpadowicza. Uprzejmie proszę pana prezydenta Bronisława Komorowskiego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, no, chciałem wyrazić wszystkim satysfakcję, że z prezydentem Słowacji spotykamy się często. Chcemy się spotykać jeszcze częściej. Chcemy wyjadyć swoją spokojność, że się stretawamy z panem prezydentem Kaszpadowiczem często, a że się chcemy stretawać jeszcze częściej. Chcę jednocześnie wyrazić ogromną satysfakcję, że naprawdę ta współpraca i kontakty polsko-słowackie oraz fakt, że żyjemy w tej samej świecie, w sensie politycznym, ekonomicznym, pozwala na wyraźny rozwój przyjaźni i dobrych relacji pomiędzy społeczeństwami. Chcę zdorazić to, że spoluśmy się na tym dochodli, a spoluśmy się to opowiadali, że ano, że żyjemy na równakom świecie, że mamy w postaci równakie zaujmy, a to nam pomaga rozwijać tu współpracę między narodmi, a między naszymi obczami. Myślę, że to wielkie poczucie satysfakcji dla prezydentów, jeśli z badań opinii publicznej wynika, że w Polsce Słowacy są narodem najmilej widzianym, postrzeganym, obdarzanym największą sympatią. Jest to wielka spokojność dla obydwu prezydentów, kiedyż przesłuchy weryjnej miękki ukazują, że Słowacy w Polsku są najlepiej wnimanym narodem. Chciałem Państwa poinformować, że rozmawialiśmy o różnych sprawach, ale ze względu na miejsce i okazję chcę powiedzieć, że jednym z bardzo ważnych elementów rozmowy była współpraca przygraniczna polsko-słowacka. Rozprawaliśmy się na mnohe temy, o mnohych temach nas rozprawali, ale tu, kiedy się stretawamy w tomto prawie, na tomto miejscu, chcę powiedzieć, że się rozprawali o polsko-słowackiej współpracy. Zarówno w wymiarze współpracy gmin przygranicznych, tu konkretnie z planami związanymi z biegiem narciarskim, budowaniem stałej trasy narciarskiej z przekraczającej granicy. A to zatyka tego rozmiaru obecnego, teda współpracy między obcami, między na tej to granicy, a wytworzenia takiej to nieprzetrzytej, stałej trasie deszkarskiej, a tego pohara? Jednym z elementów tej współpracy umówiliśmy się, że powinno być wspieranie budowy połączeń gazowych między naszymi krajami zarówno w ramach szerszego programu europejskiego. Zarówno się dochodli na to, że w naszym zaujmie leży stawanie, wytworzenie plinowych przepojeń między naszymi krajami z wyużytym europejskich prostriedków. A jednocześnie ze względu na zbliżanie się ważnego wydarzenia, jaki będzie szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Chicago. A jeszcze zbliży nam summit Severnej Aliancji w Chicago. Umówiliśmy się na zorganizowanie wydarzenia na terenie Słowacji. Dochodziliśmy się na to, że będzie organizowana udalość na území Słowenskiej Republiki. Które byłoby szansą na konsultacje wzajemne i uzgodnień stanowisk prezentowanych z punktu widzenia bezpieczeństwa regionu i spojrzenia na procesy zachodzące w Sojuszu Północnoatlantyckim w ramach Grupy Wyszehradzkiej. A to stretnutie na słowenskiej płodzie wywoło taką wspólną przyleżitością przyprawić społeczny nazor, społeczne stanowisko, co dotyka bezpieczeństwa w tomto regionie. Toto społeczne stanowisko byśmy przyprawili z hľadiska Wyszehradzkiej czworki. A na koniec chcę powiedzieć tyle, że jeżeli uda się miejscowym samorządowcom słowackim Polski doprowadzić do szczęśliwego finału wyznaczenie stałej trasy narciarskiej do biegu, który dzisiaj się odbywa, to w przyszłym roku też tu przyjedziemy. A chcę powiedzieć, że kiedy się to naszym członom samosprawi podari, że wytyczyła tu trasę, a ta trasa będzie naozaj nieprzetrzytnie w prewadzkę, a także to subujemy, że na budący rok z panem prezydentem zase sem przyjdziemy. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Uprzejmie proszę pana prezydenta Republiki Słowackiej Iwana Kaszpadowicza o zabranie głosu. A nie na začiatku chcem povedať, že som veľmi, veľmi rád, že som sa s pánom prezidentom mohol stretnúť a že sa stretávame na polsko-slovenskom pomedzi. Bardzo cieszę się, že mogłem się spotkać s panem prezidentem i že spotykamy się na granicy polsko-slovenskej. Okrem toho, že toto stretnutie a vždycky stretnutia s vašim pánom prezidentom sú priateľské, toto stretnutie je aj účelové. Spotkania s panem prezidentem są zawsze bardzo przyjacielskie, ale to miało też jeden cel. A to, že chceme pomôcť tomuto regiónu v rozvoji turizmu. Chceme pomôcť tomu regiónovi v rozvoji turistiky. Dobrá spolupráca cezhraničná potom infikuje vôbec spoluprácu vo väčšej rozlohe.
Dobra współpraca transgraniczna ma przecież zasadniczy wpływ na tą współpracę w szerszym tego słowa znaczeniu. Preto som rád, že sme sa mohli stretnúť s predstaviteľmi slovenského mesta, polského mesta a vôbec predstaviteľov tohto regiónu. Dlatego cieszę się, že mogli sme sa spotkať s predstaviteľami tutaj Słowackiego miasta, polských gmín, v ogóle tego całego regionu. Môžem povedať, že tie ich požiadavky, pokiaľ ide o dotvorenie, také by som povedal, turisticko-cestnej spojovacej komunikácie, nie sú charakteru, ktoré by sa nedali naplniť a myslím si, že prezidenti vo svojich vládach dokážu túto pomoc presadiť. Jestem przekonany, že te ich prośby, ktoré nám zgłosili, nie sú takého charakteru, ktorého nemohli byśmy... Regionálne. To sú regionálne prośby, nie sú takého charakteru, ktorého nemoglibyśmy jakoś wesprzeć i nie promować u nás na poziomie našich regionów. To chodziło o połączenie takie drogowo, razem ze szlakiem turystycznym. Ja si myslím, že toto dnešné stretnutie a tento dnešný pretek, ktorý začína v Polsku a končí v Slovensku, je ozaj takým symbolom, ako dobre sa dá spolupracovať v dobrej vôli, aj s dobrými poznatkami a s pozitívnym vzťahom ku všetkému, čo je medzi nami. To dzisiejsze spotkanie i to, co dzisiaj otwarliśmy, czyli ten wspólny wyścig, pokazuje nam, jak powinniśmy współpracować, mając dobre poglądy, mając przyjacielskie stosunki i dążąc do wspólnego dobra. Som veľmi rád, že pán prezident vás informoval aj o tom, že toto stretnutie malo aj taký širokospektrálnejší rozmer. Cieszę się, že pán prezident mówi także o tych innych wymiarach naszego spotkania. Kde sme ozaj hovorili o budúcnosti Európy, hovorili sme o tom, čo všetko by sme my spolu mali prezentovať v rámci zasadnutia aliancie v Chicagu. Hovorili sme o blízkom stretnutí, ktoré by malo byť v rámci stredoeurópskej iniciatívy 16 prezidentov na Ukrajine. Mówili sme o tom, co nás čeká szczycie NATO, mówili sme o przyszłości Európy, ale też mówili sme o szczycie 16 prezidentov na Ukrajine. Ako dobrí susedia sme si povedali aj, aký stupeň pohody alebo nervozity je v politických kruhoch na Slovensku a Polsku. Ako dobrí susedi takže povedali sme sobie, jak vysoké sú emócie v kręgach politických na Slovácii i v Polsce. Viete, že na Slovensku sa blížia predčasné voľby, ktoré budú niekoľko dní. Viedzo pán prezident, mal záujem, aby som ho informoval o stave. I pan prezydent pytał mnie, jaki jest stan, interesował się tym, co dzieje się w polityce. Jedno, co z tego wypływa, a i kiedy przed każdymi wolbami jest troszkę taka nerwozita społeczeńska, możemy powiedzieć jedno, że jakokolwiek wolby na Słowensku dopadną, a jakakolwiek władza z tych wojew zjedzie, będzie to władza proeuropska, proalianczna. Niezależnie od tego, że zawsze przed wyborami są pewne jakieś nerwy i pewna niepewność, chciałbym podkreślić to, że niezależnie jaki będzie rząd, ten rząd będzie proeuropejski. Dlatego, że aj tieto postoje władne robią między nami partnerów, spolahlivých partnerów. Bo dzięki temu jesteśmy rzetelnymi partnerami. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Dziękuję obu panom prezydentom. Dziękuję również państwu. Jedziemy na metę teraz, tak? Idziemy w cieniu. Dobra.